No hej, hej, dzień dobry, witajcie w nowym vlogu. Dziś zaczynam nagrywanie z samego rana, ponieważ chcę Wam pokazać, jak wykończę mój makijaż. Mam już pomalowane oczy, brwi, delikatnie usta, ale usta jeszcze sobie lepiej zaznaczę. Będę nakładać podkład. Dzisiaj testuję nowy podkład, ponieważ mój dotychczasowy mi się skończył i będę testować podkład z Liren City Matte. Tutaj mam kolor jasny, 203. I już wczoraj robiłam sobie test odcieni, ponieważ w tej serii tych kolorów jest tutaj dostępnych 5 i ja mam jasną cerę i powiem Wam, że oczywiście co wyszło, że ten najjaśniejszy jest najlepszy. Teraz możecie zobaczyć ujęcia z wczorajszego wieczora, jak nałożyłam sobie tutaj na żuchwę te dwa najjaśniejsze i oczywiście ten najjaśniejszy, jasny 203 wyszedł najlepszy. Mam już gąbeczkę zmoczoną. Ja już kiedyś miałam podkład z tej serii City Matte i faktycznie ten podkład był na tyle matujący, że ja nie musiałam nakładać żadnego pudru, bo już ta cera była fajnie zmatowiona. A teraz ta seria jest troszeczkę jakby ulepszona, no i w ogóle w końcu mam podkład ten City Matte w właściwie dobranym kolorze, bo wtedy miałam naprawdę za ciemny. No ja mam ten problem, że ja wiecie, mam piegi i ja mam bardzo jasną skórę szyi. I jak ja bym dobrała odcień podkładu pod kolor jakby mojej twarzy, to tutaj miałabym straszne odcięcie, bo moja szyja jest bardzo bladziutka, więc ja wolę wybrać sobie dużo jaśniejszy podkład niż moje piegi i mieć tą twarz jaśniejszą. Powiem Wam, że wygląda to dosyć dobrze, że faktycznie tego pudru nie trzeba nakładać. Ojej, co tu się dzieje? Co ta mamusia robi? Nagrywa, mama nagrywa, tak? Okej, to ja wracam. Tak jak Wam powiedziałam wcześniej, faktycznie ten podkład jest naprawdę bardzo fajnie matujący. Teraz jedynie zrobię sobie tutaj delikatne konturowanie. Dobrze? Zrobimy? Razem konturowanie. Patrz, mama robi tak. O, i tak mama konturuje buzię przy małym dziecku. Na szybko, rak, ciach. Jedna strona, druga strona. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach, ciach. Jeszcze zrobimy tak, żebyś mnie widział. Obróciłam teraz. Jest tam mama? Jest mama? To mama teraz bez podglądu nakłada sobie rozświetlacz. Już mam końcóweczkę. Mama bardzo lubi rozświetlacz, żeby skóra była promienista. Okej. I jeszcze co zrobimy? Usta. Ale to, żeby usta zrobić, to już mama musi sobie obrócić. Tylko mi tutaj ustawień nie zmieniaj. Myślę, że jestem gotowa. To jest trochę taki test, czy on faktycznie przez 16 godzin będzie taki matowy, dobrze będzie się trzymać. To zgłoszę się do Was za jakiś czas. A tymczasem będę robić sobie śniadanko, bo mój maluszek już zjadł, on jest najważniejszy. Teraz przyszła pora na mamę, żeby mama sobie zjadła. A odnośnie ceny, to właśnie teraz do 15 listopada jest promocja w Rossmanie na te podkłady, także śpieszcie się, póki cena jest atrakcyjna. Zakładamy nowe buciki. Ciach. Pięknie. Jeden i drugi teraz. Tak. Ciach. O, proszę, jaki jestem gotowy do chodzenia, tak? Jakie ty masz buciki ładne. Wychodzimy. Właśnie jestem w sklepie i szukamy kafli do łazienki. I zobaczcie sobie, jakie fajne rozwiązanie. Klikam. Super. I ten podkład naprawdę mega fajnie wygląda. Jestem taka matowa, więc spoko. A łazienki są tutaj przepiękne. Trzeba się na coś zdecydować. Tutaj jest kabina. Super. To jest spoko, ale będzie ciągle opalcowane. No i umywalki na pewno takiej nie będę chciała. Raczej będę się decydować na taką pełną, standardową. I będziemy mieli czarny grzejnik. I myślałam, żeby właśnie jedną ścianę zrobić na szarych kaflach, a reszta białe. A gdzie my to dzisiaj jesteśmy? Na budowie! Właśnie jestem w kuchni. Dzisiaj mąż będzie swoim tatą montować oświetlenie. Bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, czy aparat to aż tak oddaje. No nie, kamera tego nie pokazuje. Tutaj naprawdę wszystko jest bialutkie już. Sufit jest bialutki. Tam będzie sufit napinany. Kto jest ciekawy sufitu napinanego, to będziemy tu mieli czarny sufit napinany. Jeszcze tutaj dylemat, czy na tej ścianie dać imitację takiego betonu, takie płyty betonowe. Czy jak to zrobić? Nie wiem do końca. Thank you.
A tak wygląda jeden z pokoi u góry i powiem wam, że ciężko jest to pokazać tak na kamerce, bo strasznie tutaj wszystko mi przybliża i nie jestem w stanie pokazać tej objętości tego pokoju. Jeszcze pójdziemy do garderoby. O, tu jest garderoba. Moment, tak, świeci. Już myślałam, że się nie zaświeci. W tym miejscu będzie moja toaletka i będzie ten duży stół, gdzie będzie również komputer i będzie maszyna do szycia i to oświetlenie, które ostatnio wam pokazywałam w filmie z nowoczesnymi gadżetami, rozwiązaniami do domu. Zgasimy, na razie wygląda to tak. Tu nasza sypialnia. O, to co wam mogę bardzo polecić, gniazdka przy szafce nocnej, żeby zrobić, jeżeli jesteście na tym etapie, to żeby zrobić je wyżej, bo często robimy je nisko, no i później jak chcecie naładować sobie telefon, no to tam nisko się schylacie, a po co, skoro może to być tutaj. To jest takie rozwiązanie, które zgapiliśmy, jak byliśmy na wakacjach, jakiś all inclusive w jakimś fajnym hotelu, no to właśnie tam często tak jest, że te gniazdka są tutaj wszędzie wyżej i też przełączniki do światła. A co do mojego podkładu, cały czas jestem jeszcze na budowie. Minęło 6 godzin od nałożenia i wygląda to mega fajnie. Już jestem w domu, wróciłam z budowy z maluszkiem. Chciałam wam jeszcze pokazać, że kilka dni temu doszły nam buciki. Zdecydowałam się jednak na czarne, a właściwie chyba nawet było tak, że po prostu tego ciemnogranatowego już nie było, bo te buty bardzo szybko się wyprzedają, no bo wiadomo, wszyscy teraz kupują takie ocieplane i po prostu jest na nie bardzo duży popyt. Ten język tutaj dla mnie to jest bardzo istotne. Mocno się wyciąga i wtedy łatwo jest stopę włożyć. Jedynie przy zakładaniu muszę tutaj trzymać sobie za ten paseczek, żeby bucik fajnie, płynnie założyć. Rozmiar 22. Miękkie podeszwy mają, więc fajnie też dla dziecka. I jeszcze chciałam wam pokazać, bo w tym pudełku był kod 10% rabatu na pierwsze zakupy. Nie mam pojęcia, czy to jest kod, który można użyć jednorazowo, czy wielorazowo. Jakby co, możecie sobie tutaj spisać ten kod i go użyć, bo ja na razie przez najbliższe 3 miesiące raczej nie będę planować zakupu butów, więc jakby co, to korzystajcie. Słuchajcie, minęło już 11 godzin, odkąd nałożyłam podkład. Mój maluszek znowu jest tutaj ze mną. Trudno, żeby nie był. I uważam, że podkład, mam mocne oświetlenie tutaj, ale uważam, że podkład całkiem dobrze wygląda. Już troszeczkę tu w niektórych miejscach się starł, ponieważ przytulałam mojego maluszka. Ale ogółem jestem z niego bardzo zadowolona z tego pierwszego efektu, kiedy ja jeszcze w ciągu dnia nie robiłam jakichś trudnych rzeczy. Mój maluszek właśnie wyłączył oświetlenie. Jak na przykład zaczęłam malować ściany, cięższe prace robić, nosić dziecko, przytulać go, to wtedy wiadomo, każdy makijaż ma ciężko przetrwać takie warunki. Natomiast myślę, że taki matowy podkład będzie dosyć fajny teraz, bo nie będę musiała używać pudru. Więc takie dwa w jednym. No hej, hej, mamy 2 dni później, jest po 7:00. Jak widać, głos jeszcze mi się łamie. Właśnie jem śniadanko, bagietka z dżemem. Słuchajcie, zabrakło w domu masła, więc bagietkę mam bez masła. Bieda straszna. Ja już jestem wyszykowana do pracy, już się pomalowałam, jak widać. Włosów dzisiaj nie miałam, ale fajnie się trzymają. Włosy myję teraz średnio co 3 dni. Dziś do pracy jestem ubrana tak na sportowo, bluza. Śmieszne dla mnie jest to, że jaka jest olbrzymia różnica między tym, jak ubierałam się kiedyś do pracy, a jak ubieram się teraz, bo kiedyś to ja pamiętam, miałam te wszystkie marynarki, koszule i teraz kompletnie się w tym nie czuję dobrze, więc tak mi jest najlepiej, kiedy mam właśnie luźne ubrania. No i do tego jasne dżinsy, a tutaj widzicie kawałek deski do krojenia, bo nie jem na talerzyku, tylko mam śniadanie na desce do krojenia. No, życie. I jeszcze na szybko zajrzę sobie do lodówki, żeby zobaczyć, co tutaj jest na obiad. Zupa jest, ledwo co się mieści. Mnie w ogóle zawsze interesuje to, co kto ma w lodówce, ale u mnie średnio to wygląda, także za dużo wam nie pokażę. O, tu jest na przykład bita śmietana, tam jest kolejna bita śmietana. Na drugie danie tak za bardzo to tutaj nic nie ma, więc będę musiała wyciągnąć kurczaka z zamrażalki. O, są warzywa na patelnię, ale to tak bardziej dla mnie. Dobra, mamy kurczaka. Więc na obiad dzisiaj będzie makaron razem z tym kurczakiem, jeszcze do tego będzie sos. Więc to sobie tutaj czeka. Dajcie mi znać, czy wy też tak robicie, że rano przygotowujecie sobie rzeczy do przygotowania obiadu, czy robicie to już dzień wcześniej. Okej, ja już ubrana. Przed wyjściem oczywiście ostatni psik, psik, psik. No i chciałam wam powiedzieć, że komfort
zakładania kurtki, czapki, szalika przy tak krótkich włosach jest naprawdę mega. Także kto się zastanawia, czy obciąć sobie długie włosy na zimę, to nie namawiam, ale polecam, bo ja przy długich włosach zawsze dostawałam szału, kiedy wyciągałam te długie włosy spod szalika. Dobra, moi kochani, to ja już muszę się zbierać, bo zaraz zaczynam pracę, a jeszcze jestem w domu. Zachęcam Was do lajkowania, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować mój kanał i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia, cześć!